Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, byście wierzyli w Tego, którego posłał. Rzekli do Niego: Jaki więc tu uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż działasz? Ojcowie nasi jedli manę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. No dziwne są te ludzie. Jakie ludzie? My dziwni jesteśmy. Przed chwilą Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba. Lecą na łeb, na szyję, bo już może zgłodnieli i spotykają Jezusa po drugiej stronie jeziora. Jakby nigdy się nic nie stało, mówią: Jaki ty nam znak pokażesz? Jak ty nam udowodnisz, że mamy w ciebie wierzyć? Już żołądek zapomniał, że najedli się chleba do sytości, a przecież było ponad 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, i 12 koszów pełnych ułomków. Nieraz na kartach Ewangelii spotykamy ludzi, którzy mówią do Jezusa: No pokaż znak, pokaż cud, a będziemy ci wierzyć. To co, mało widzieli? Mało jeszcze oglądali na własne oczy? Przecież nawet kiedy Jezus wskrzesił Łazarza, to chodzili, oglądali, dotykali, czy to aby na pewno ten sam Łazarz, czy to aby na pewno ten, który zmarł. Przecież nie jeden był uzdrowiony, nie jeden nakarmiony, nie jeden niewidomy otrzymał wzrok. A oni bezczelnie pytają: Cóż ty zdziałasz? Co ty nam pokażesz? Co ty jeszcze tutaj chcesz nam objawić, byśmy w ciebie wierzyli? Jest czasami taka postawa szukania tak zwanych cudowności. A to lecą, że Matka Boża gdzieś na szybie się objawiła, jakby nie miała gdzieś objawiać, a później się okazało, że kobieta szybę przemyła i obraz zniknął. A to na drzewie Matkę Boską wsadzą, a to jeszcze gdzieś lecą. Musi być cudowność. I tam różańce drzwiami, oknami walą, jeden za drugim. Do kościoła nie pójdą, choć kościół pod nosem, tak jak to było w naszej diecezji jeszcze raz rok czy dwa lata temu w Parczewie. Matka Boża na drzewie siedziała. Już nie ma gdzie siedzieć. Ileż to pobożnych ludzi tam jeździło. Autokary. Pokaż nam znak. Może jest tak właśnie w naszej naturze, że dobrze by było, że nam Jezus
ciągle czymś zaskakiwał. Niektórzy nie chodzą na mszę świętą, bo mówią, nudno, tam się nic nie zmienia, ciągle to samo. A co tu ma być? Fikołki? Jeden mądry ksiądz w tym słowie nakazał w Niemczech powiesić huśtawki w kościele. Piękny kościół. Huśtawki powiesili. I pytają, a po co te huśtawki? Bo jak ludzie się kołyszą, to mogą się ze sobą spotkać. Wszystko na serio. Bez odrobiny kpiny. Patrzymy, co tu czasami wydziwiają na tych mszach świętych. Nie wiadomo, czy to jeszcze msza święta. Co to w tym kościele ma jeszcze nie być. I tak jak jesteśmy do tych ludzi podobnych, co ty nam jeszcze pokażesz? Czym ty nas jeszcze zaskoczysz? To, co jest piękne w Jezusie, to, co jest wspaniałe w Jezusie, jak On potrafi nawet takie głupie ludzkie pytania, takie głupie, bezczelne gadania, jak On to potrafi obrócić. Rzeczywiście brakuje takiej pokory Jezusa, brakuje takiej cierpliwości Jezusa, bo Jezus nie marnuje nawet takich głupich, bezczelnych pytań, ale kieruje człowieka do istoty, do sedna. Ja tu się zaraz wkurzył, obraził, jeszcze pewnie bym focha strzelił, coś bym jeszcze słowo powiedział, że jakiś dziwak, głupek. Tymczasem Jezus mówi, nie chciejcie tylko tego chleba. I do Eucharystii prowadzi. I pokazuje Eucharystię. Zdziwienie. I to nawet zdziwienia w innym miejscu świętego Jana jest nawet oburzenie, bo kiedy Jezus mówi, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, odchodzą, mówią, trudna ta mowa, któż jej może słuchać? Z powodu tej mowy Eucharystii odchodzą. I rzeczywiście można było powiedzieć, że wiara zaczyna się psuć, wątlić, słabnąć od zaprzestania chodzenia na Eucharystię, od zaprzestania chodzenia do Komunii Świętej. Wiecie, że wielokrotnie o tym mówię z uporem maniaka, ale jak to jest przykro widzieć Kościół, który nie idzie do Komunii Świętej. Ja wiem, że nie wszyscy mogą chodzić do Komunii Świętej i zawsze mi przychodzą na myśl te rozmowy po kolędzie ludzi, którzy żyją w związkach nieformalnych, czasami po rozwodzie, jak oni tak szczerze mówią, proszę księdza, tak mi brakuje Eucharystii, tak mi brakuje Komunii Świętej. Ja tak bardzo marzę, by móc przystąpić do Komunii Świętej. Zdaję sobie sprawę z tego, że wzrasta liczba osób przystępujących do Komunii Świętej, ale niestety też wzrasta praktyka i to już księża alarmują, że ludzie się już nie spowiadają. Chodzą do Komunii Świętej tak, jak chcą. Bo już ludzie doznają kołowrotku, już nie wiedzą, czy się spowiadać, czy nie. Na zachodzie pojedziesz, cały kościół wali do Komunii Świętej. Jeden z Polaków mówi, nie byłem u komunii. Wszyscy na mnie patrzyli na jakiegoś dziwaka, może wariata, może mordercę. Potem wszystko waliło do Komunii Świętej. Bez względu na to, jak żyli, bez względu na to, w jakich grzechach siedzieli, byli u komunii. Bo mówię, Eucharystia ma uzdrawiać. Tak, Eucharystia uzdrawia. Ale najpierw porzuć to, co jest przyczyną tej chorości, tej choroby. Porzuć grzech. Jezus kieruje nasz wzrok, nasz umysł na to, co małe, na to, co takie niepozorne. Jezus nie zostawił się w Eucharystii pod postacią tortu, tak, żeby każdy chciał lecieć swoim wafelkiem, by tego tortu dostać jak najwięcej. Mizerny pokarm, chleb i woda, tak jak ta manna, która była zapowiedzią Eucharystii w Starym Testamencie. Mizerny pokarm, ale jednak pokarm, dzięki któremu Żydzi siłą tego pokarmu doszli do ziemi obiecanej. Jezus zwraca uwagę na to, co jest istotą, na to, co jest może nie takie właśnie pokazowe, nie takie bardzo mocno absorbujące naszą uwagę. Jezus pokazuje na tą istotę, która jest tak bardzo mocno ukryta, że czasami uchodzi do naszej uwadze. Zostawiłem się pod postacią chleba. Chleba powszedniego.
zwykłego chleba. I może ten Jezus tak mizerny, tak mocno schowany w tej Eucharystii, że niekiedy nam się wydaje, że Go tu nie ma. Że może niekiedy On jest gotowy na to, że jesteśmy w stanie Go zignorować. Że jesteśmy w stanie żyć wiele miesięcy bez Niego, mówiąc, a widzisz, i tak sobie dam radę. I tak będę. Rozmowa w technikum, chyba trzecia czy czwarta klasa, o Eucharystii. Nie pamiętam, kłótnia to za duże słowo, bo po co się kłócić, ale wymiana zdań, bardzo emocjonalna. A poszło w ogóle od czegoś, co nigdy nie sądziłem, że chłopy są w stanie się ze mną na ten temat pokłócić. Powiedziałem, że jak idziesz na Eucharystię, a nie przystępujesz do Komunii Świętej, a możesz to uczynić, to tak jakbyś miał żal, że włożyłeś jakiś pancerny płaszcz przeciwdeszczowy, wyszedłeś na burzę, a dalej jesteś suchy. Przez to wszystko po tobie jak woda po karce spłynie. Jak się obruszył jeden z uczniów, jakim prawem tak mówię? Przecież ważne, że jest na Eucharystii. No ważne. Ale jeśli możesz się karmić pokarmem Bożym, to czego tego nie czynisz? Czemu wzgardzasz tym pokarmem Bożym? Tu nie chodzi o to, byśmy bili rekordy, byśmy tutaj mieli statystyki podniesione 100% do komunii. To nie o to zupełnie chodzi. Ale to jest pokarm, który daje życie. Oczywiście Jezus jest w swoim słowie, jest we wspólnocie Kościoła, jest w drugim człowieku, jest w przyrodzie. Można mnożyć wszystkie momenty obecności Chrystusa. Oczywiście. Ale tu jest obecny w sposób sakramentalny. Tak powiedział. Bierzcie, jedźcie, to jest moje ciało. Bierzcie, pijcie, to jest moja krew. Koniec, kropka. Nie ma dyskusji. To ile na tej diecie bez eucharystycznej będziesz? To jak długo pociągniesz bez Eucharystii? Zobaczcie, że ta Eucharystia jest tak ważna i diabeł ma naprawdę świetne wyczucie. Słyszałem o sytuacji, niestety zdarzają się też takie sytuacje, że ktoś dopuszcza się profanacji na Świętego Sakramentu, włamie się do Kościoła, ukradnie Eucharystię, czasami przyjmuje Komunię Świętą, wyjmuje tę Komunię z ust, jak przyjmuje na rękę, chowa do kieszeni. Bo są sytuacje, gdzie grupy satanistyczne odkupują tę Eucharystię. I ciekawa rzecz. Przecież można pójść kupić komunikanty w sklepie. Ale szataniści wiedzą, że to jest tylko komunikant, wycięty opłatek. Ale wiedzą, gdzie jest Eucharystia. Wiedzą, że to jest hostia konsekrowana. Diabeł ma wyczucie, gdzie jest świętość. Mówią, że jesteśmy nietolerancyjni, że nie jesteśmy otwarci, że my homofoby, nie wiadomo, co tam jeszcze foby. A tak popatrzcie, może nie na żywo, bo też na żywo tego nie widziałem, ale w telewizji, w internecie, na tych wszystkich paradach LGBT zawsze profanacja Eucharystii. A to ściągają jakiegoś gościa, który kiedyś był księdzem i parodiuje, czy mu się wydaje, że odprawia tą mszę. To czemu uderzacie w Eucharystię? Czego prowokujecie? Czego uderzacie w to, co święte? Już mówiłem o tym, igrzyska, które miały służyć pokojowi, wiązaniu ludzi i na dzień dobry, po łbie chrześcijan, po łbie katolików, także nawet muzułmanie. Taki chyba prezydent Turcji, Erdogan, mówi, będę apelował papieża Franciszka, by wreszcie zabrał głos. Jak tak można? Turek, muzułmanin, mówi, jak tak można profanować to, co jest święte dla chrześcijan? Ostatnia wieczerza, znowu, Eucharystia. Uderzyć w to, co istotne, w to, co cenne. Pytają się, czy oglądałem film Claire. Szkoda mi pieniędzy na to, żeby oglądać Grzechy Księży. Część z was na pewno poleciała, bo im bardziej gadali, że to bluźnierczy film, to tym bardziej człowiek poleci obejrzeć. Moje łebki też polecieli, mówią, że nudny. Zajawka filmu ciekawa. Ale nie mam sensu płacić pieniędzy na to, żeby oglądać Grzechy Księży, chyba że ktoś lubi pławić się w swoich grzechach. To już tyle lat kapłaństwa mam i nie jedno widziałem, nie jedno słyszałem.
Niejednemu się przyglądałem, czym tu się ekscytować, grzechem człowieka. Ale znowu, gdyby to był film, który miałby postawić diagnozę grzechów, słabości Kościoła, to niech krytykuje, ale dlaczego w tym filmie, widziałem to w zapowiedzi, dwie sceny w uderzeniu w Eucharystię. Uczta, przy której biesiadują niby kapłani, wypierz wymaluj ostatnie wieczerze. I ta profanacja słów przeistoczenia, profanacja słów aklamacji, oto wielka tajemnica wiary, coś tam złoto, dolary i tak dalej. Odpowiedź. Po co w to uderzać? Chcesz uderzyć w człowieka, w jego wady, grzech? Uderzaj. Czego uderzasz w to, co święte? Bo diabeł ma wyczucie tego, co święte. Diabeł ma wyczucie. Czy my mamy wyczucie tego, co jest święte? Czasami patrzę, jak niektórzy kucają w kościele, bo już kolan szkoda. I to nie ludzie wcale starzy. Dzieciaki, ludzie w sile wieku kucają. Ani to przeklęknie, ani to pozdrowi Najświętszy Sakrament. Coś tam się zagubiło, to poczucie świętości. Może dlatego, że to jest zwykły chleb. Może dlatego, że to jest taka zwykła komunia, nie tort. Gdzieś tam ucieka wyczucie świętości. Marta Robin, francuska stygmatyczka, ogłoszony dekret o jej heroiczności, pewnie niebawem będzie błogosławioną w kościele. 52 lata karmiła się tylko Eucharystią. Można powiedzieć, roślina leżąca w łóżku, głowa supersprawna, mistyczne doznania męki pańskiej już od Wielkiego od piątku każdego tygodnia i żywiła się tylko Eucharystią. Ktoś powie niemożliwe. No jakby to było 8 tysięcy lat temu, to trudno to zbadać. Ale to przecież ona zmarła w 1981 roku. Panie, dawaj nam tego chleba. A lepiej, Panie, daj nam pragnienie tego chleba. Byśmy pragnęli Eucharystii, tego mizernego pokarmu, ale pokarmu, który daje życie wieczne. I daj nam, Panie, wyczucie tej świętości. Amen.